Szynki w Team Fortress 2, czy są opłacalne? W sumie dosyć istotny temat poruszył Sixpackami na ostatnim swoim filmie, który on ostatnio też zreuploadował. Po pierwszej wersji pojawił się też film na kanale Menko Store, w którym właśnie podobny temat też został poruszony. A to dotyczył on ekonomii w Team Fortress 2. Wszystko to generalnie tak naprawdę się zagłębia. Wiecie już na pewno większość z was, że skrzynki no słabo się opłacają. A praktycznie wcale. Nie opłaca się ich otwierać. Ale ja po pewnej analizie tego tematu doszedłem do wniosku... Owszem, nie opłacają się, ale nie aż tak bardzo. Ale jednak... No tak właściwie się stało, że nagle skrzynki przestały się opłacać. Przecież kiedyś to praktycznie openingi ich to były coś w rodzaju tych, co obecnie w CS-ie są. Ludzie otwierali na potęgę z 20 czy 30 skrzynek i potem wyciągali coś tam. Kilka kopii różnych przedmiotów, ale czasem coś ciekawego się trafiało. Ale szczerze mówiąc, kiedyś to mogło być opłacalne, kiedy klucz był mniej warty. Dzisiaj jest warty dużo więcej, niestety. I to jest właśnie problem. A dlaczego tak się stało? Ano, winę ponosi tutaj niestety Valve. Nie zrozumcie mnie źle. Naprawdę dobrze życzę tej firmie cały czas, bo oni generalnie dbają o swoich klientów, no i o graczy, i o swoje produkty. Ale no niestety w tej kwestii, przez którą mamy obecny stan ekonomii, to niestety walnęli mocnego byka. Chodzi tu dokładnie o jedną ze zmian w sklepiku gry, po której przedmioty tam zakupione można było normalnie nie tylko wymieniać, ale również i handlować. Kiedyś one były tylko wymienialne, a jeszcze wcześniej nie było nic w tym chyba takiego możliwe, ale póki były one wymienialne, te przedmioty tylko, no to była to ciekawa alternatywa, bo można na przykład było sobie dostać jakiś przedmiot dużo taniej, a jeżeli zależało nam tylko na nim. O, przykładowo. Broń z normalna kosztuje około 1 skrapa. Ale taka niewymienialna ze sklepu wtedy kosztowała jedną zwykłą losową broń. Bo właśnie przez to, że była niewymienialna, więc traciła na... Znaczy nie była craftowalna, więc traciła niestety taka broń na wartości. Wcześniej mówiłem niewymienialne zamiast craftowalne, to sorry, mój błąd. Ale dzięki temu można było na przykład się trochę zaoszczędzić w przedmiotach i wtedy można... I na przykład można było sobie kupić jakiś przedmiot kosmetyczny dużo taniej. Na przykład kiedy jeszcze istniały bonusy do zestawów, można było sobie na przykład kupić taniej Feza do sacharyjskiego szpiega i wtedy można było łatwo sobie cały ten set złożyć, póki jeszcze działał. A swojego czasu był to całkiem fajny set, bo praktycznie zagłuszał dzwon zmarłego, więc to naprawdę wtedy było troszkę to było przegięte. Ale te sety wszystkie zostały usunięte, ale to już inna bajka, no ale... Tak było kiedyś, ale jakiś czas później weszła kolejna zmiana, przez którą można było normalnie nie tylko handlować przedmiotami ze sklepu, ale również wykorzystywać je w krafcie. I tu się właśnie zaczęła równia pochyła dla ekonomii, ponieważ to oznaczało tyle, że można było wykupić naprawdę, jeżeli miał się osobny portfel, można było sobie po prostu wykupić sporą część sklepiku za ileś tam, a potem na przykład wykorzystać te przedmioty, które się tak zakupiliśmy do zdobycia jakiejś ilości metalu. Tym sposobem bardzo łatwo można było się zaopatrzyć w ogromne ilości rafinów, a tym samym, mając takie ogromne ilości rafinów, można było je wykorzystać znowu w handlu między graczami i tym samym rynek został zalany przez rafiny, bo było ich naprawdę mnóstwo w tym momencie w porównaniu ze poprzednim stanem rzeczy. I to właśnie się zaczęła równia pochyła. Było ich tak wiele, a zgodnie z prawami ekonomii, im mniej deficytowy jest towar, tym niższa jest jego cena. A że trafinów było coraz więcej, to i również jego wartość spadała. Obecnie jest to około 10-12 centów z tego, co ostatnio patrzę na Backpack TFT.
kropki F. No mniejsza. W każdym razie, no, to jest naprawdę niska wartość, bo problem, bo dodatkowo wpływa na, również na cenę klucza, ponieważ wartość pieniężna metalów jest wartością zmienną, ale klucz jako taki, zarówno na rynku społecznościowym, jak i w sklepie Steam, ma cały czas stałą wartość. Jest to około 2,50 dolarów tudzież euro, bo te ceny są przeliczane w, chyba w proporcji 1 do 1, jak, czy jakoś tak. A przynajmniej w tym wypadku. Więc no, powiedzmy, że mówimy o euro, więc to jest chyba około 2,50 euro chyba maksymalnie. Więc cóż... Ponieważ metal zrafinowany jest obecnie mało warty, klucz jest cały czas tyle samo warty, sprowadza się to niestety do tego, że żeby wyrównać tę wartość, rafinów trzeba dużo więcej, żeby dostać jeden klucz. Kiedyś te wartości były niemałe, więc to było chyba około 2 rafiny z kluczami. 2 rafiny z hakiem kosztował kiedyś klucz. Więc wtedy, nawet jeżeli wyciągnęło się czapkę, a to na to było pewne prawdopodobieństwo, można było sobie to odbić. A jeszcze kiedy wchodziły w bronie Strange, to tym bardziej można było to sobie odbić, bo niektóre kosztowały po kilka rafinów, więc wtedy jeden klucz się z nawiązką mógł odbić. Ale to też były inne czasy, bo kiedyś, kiedy wchodziły bronie Strange, każda a tylko w jednej serii skrzynek. I to był właśnie też... powód, dla którego wartości co po niektórych były naprawdę duże. Na przykład, nie wiem, tak, Wyszczerwiec, który jest przecież dobrą bronią, a szczególnie po obecnych zmianach w Lock and Loadzie jest bardzo doceniany przez niektórych, strażą starczą, był na przykład mało warty, chyba około skrapa był warty zawsze Wyszczerwiec swego czasu. Ale już na przykład taka wyrzutnia rakiet, Strange, była warta chyba nawet po 5 rafinów swego czasu. Na pewno było 2. A już zwykły, podstawowy Medigan już w ogóle był chyba warty 12 czy nawet 20 rafinów. Ja osobiście go trafiłem to dosyć tanio, kiedy właśnie był w takim szczycie wartości. No ale i noszę go do dzisiaj. Mimo wszystko podstawowy, za jednak cały czas działa dobrze. Wciąż jest dużo warty. Ale czasy się też zmieniły. Bronie Strange już przestały być takie unikatowe, bo po prostu w tym momencie można je wyciągnąć z kilku serii skrzynek, więc to też obniża ich wartość, bo można dużo łatwiej trafić jak daną broń. Nie wiem, ile obecnie kosztuje Strange Medigan, chyba że wiecie co, szybko wskoczę w międzyczasie na Backpack 50 i zobaczę. Nieotwartą przeglądarkę. Może też mi brzęknąć jakiś mail. A tak czy inaczej. Ich wartości tych wszystkich przedmiotów mocno spadły. Nie wiem kiedy, ile to. Nie wiem na ile, nawet zobaczymy. Medigan, zobaczmy. Jest, Medigan, o. Medigan zwykły kosztuje 20, znaczy 2 metale rafinowane. Ale już na przykład karbonowy, już 5 rafinów, ale to wciąż mało. Dopiero Festive Medigan kosztuje według Backpack TF 24 klucze. Plastop? A, to jest klasy, to jest vintage. Ale to już też inna sprawa. Ale też się sprowadza też do mojego następnego punktu, o którym wspomnę później. Bo na razie wciąż tkwimy przy tym, przy echu zmian w przedmiotach ze sklepu. Jest bardzo proste jedno słowo opisujące echo tych zmian. Inflacja. Jest ona znaczna. O, w tym momencie na przykład 19 rafinów kosztuje jeden klucz. Kiedyś kosztowało to 2 z hakiem. No to jak wielka to jest różnica? A popatrzcie na następną rzecz, która też według Backpack TF strasznie spadła. Pirbucy. Przecież one kiedyś kosztowały chyba też z 20 czy 30 kluczy kiedyś to kosztowało, jak dobrze pamiętam, tak? A teraz kosztuje według backpacka ile? 3 z hakiem. Oczywiście są tacy, którzy wciąż próbują sprzedawać je za 10, póki jeszcze można na nich zarobić. Ale niestety, sami widzicie, że to wszystko strasznie obecnie działa. Bo
Obecnie to jest taka sytuacja, sami widzicie, jakaś sytuacja. Wszystko strasznie drożeje, jeśli w kwestii metali, a co wyciągamy ze skrzynek, nie zawsze się nam zwraca. Owszem, można trafić przedmiot z jakichś specjalnych serii skrzynek, na przykład Festive Mini Medigun, który według tego kosztuje też 24 klucze. Nie wiem, ile tak faktycznie jest. Ewentualnie jakiś, nie wiem, Stretch Tube, który też może być coś warty, ale to wszystko zależy od szczęścia, czy taki się trafi przede wszystkim. No i przede wszystkim może o, taka na przykład Konga, która jest warta 14 rafinów. Zaraz, Konga spadła? O kurde, jeszcze parę dni temu była warta jeden klucz, a obecnie 14 rafinów, o to niestety też. Konga traci na wartości, więc też już nie jest warta, więc jedyne co w tym momencie może nam przynieść, to dużo szczęścia do Strange Cosmeticsów, żeby trafił się jakiś konkretny, bo są takie, które są warte klucz. Tudzież jakiś unusual. Ale to też do niego trzeba mieć szczęście przecież, bo 1% jest szans trafić unusual. Do tego jest losowa czapka z losowym efektem i możemy trafić taki unusual, czy jest tania czapka z tanim efektem. Jest warte może z 10-20 dolarów. Tak jak na przykład teraz patrzę po wierzchu. Jezu, jakieś coś jest warte 800 kluczy? Au. No, ale do tego też trzeba mieć szczęście, żeby coś takiego trafić przede wszystkim. A jak nie traficie, to tracicie. To jest właśnie cały problem tej całej obecnej inflacji. Przedmioty, mamy niewiele obecnie przedmiotów wypadających ze skrzynek, które mogą nam dać jakiś konkretny zarobek. Tak, a wszystko co pozostałe, zwykłe czapki, w życiu nie zwrócą nam skrzynki, zwykła czapka. Nie zwrócą nam klucza, bo zawsze, no dzisiaj chyba się handluje ją za przeciętną taką czapkę za około 2 metale rafinowane. No oczywiście droższe, ale to wciąż wyjątki. Które tam zazwyczaj potwierdzają regułę. A wszystko przez to, że Valve pogmyrało w ten skrzynek. Powiem, nie jest to tak, że są zupełnie nieopłacalne skrzynki, ale no naprawdę do nich trzeba mieć obecnie duże szczęście. No i druga rzecz oczywiście. Najlepiej tak też chyba, też mówił to SXP Kamil, żeby otwierać jakieś okazyjne skrzynki, bo na przykład tak jak widzicie, tak jak mówiłem, zobaczmy na przykład co. O proszę. Festive przedmioty. Extinguisher 1-3 klucza. Variety 1 klucz. Backburner 1 do 1 klucza. Huntsman 6 kluczy. Ale to wszystko w wersjach Strange. Normalne kosztują. No nie. Nóż Festive kosztuje 1 klucz normalny. W wersji Strange 10 kluczy. Ale to wszystko są piątki. Zależy od broni. Tak samo jak było ze zwykłymi pierwszymi Strange'ami. Tak samo jest i tutaj. Jeden zwróci nam jeden wracał na skrzynkę, jeden nie. Ale tak ale w tamtych czasach klucze były mniej warte, to prędzej się nam opening zwracał kilku skrzynek. Musimy trafić coś naprawdę fajnego. Dzisiaj nijak. Nie wiem jak, więc dlatego chyba nie opłaca się, nie jest to zbyt opłacalne robienie właśnie openingu. Może jakichś okazjonalnych, przy Halloween albo przy świętach jakichś lub jakieś letnie skrzynki, bo czasem one też mają jakieś ciekawe, unikatowe przedmioty dostępne tylko z tych skrzynek, które szybko potem znikają, są nieaktywne i zostają jedynie przedmiotem kolekcjonerskim. Sam mam kilka takich. Jak przeglądałem rynek, to naprawdę dosyć długo się trzeba przeklikiwać przez rynek na Steamie przedmiotów w TF-ie, żeby dostać jeden przedmiot, który jest warty mniej więcej tyle, co klucz też na rynku. I coś jeszcze miałem powiedzieć, ale oczywiście zgubiłem myśl, co tam jeszcze miałem wspomnieć, nie wiem, pamiętam, ja mniejsza. A tak mówię, no, obserwuję tu wszystko, te różne ceny, które są akurat na wierzchu, na Backpack TF.
te ceny naprawdę. Owszem, mów, tak mówię, są możliwe wyciągnięcia czegokolwiek wartościowego z tej skrzynki, ale to są wciąż wszystko za mało. Za małe są szanse, szczególnie na unusuala. Przecież to 1%. Musielibyście, nie wiem, otwierać 100 skrzynek, a przecież każda skrzynka ma oddzielnie 1% szans na otwarcie unusuala, więc równie dobrze zawsze się może okazać, że otworzycie 100 skrzynek, z żadnej nie wypadnie unusual. A jeśli nawet by wypadał, to przecież trzeba mieć szczęście, żeby trafić taki warty, nie wiem, 100 kluczy i więcej, bo w większości, na jakie zazwyczaj tu zaglądam, to są to unusuale, które nie są warte 100 kluczy, tak jak tu są na wierzchu, co po niektóre. Tylko nawet może do 50, a liczcie sobie, ile teraz kosztuje klucz. Liczmy cenę 2,50 euro razy 100, mamy 250 euro. O razy 4, 1000 zł, żeby dać wam pojęcie, jaki to obecnie jest z drogi interes. Wybierać 100 skrzynek na raz, a nie tam tu otworzycie 10, za 2 miesiące otworzycie na przykład 20, a za kolejny miesiąc otworzycie tylko 5. Nie, nie, ja mówię o takim otwieraniu 100 na raz. No i to musi, trzeba być naprawdę bogatym do takiego interesu. A i trzeba trafić właśnie unusuala, i to drogiego unusuala. A trafić na, z racji, że na przykład, powiedzmy, nie wiem, Team Captain ze Słońcem, to chyba są obecnie tylko 3 udokumentowane, więc no sorry, ale no, 4 się prędko nie utrafi. Tak, niestety. Takie są echa tego, co zrobiło Valve. Najgorsze jest w tym wszystkim to, że nawet jeśli wycofaliby te zmiany po jakimś czasie, żeby naprawić ekonomię gry, to i tak ich nie naprawią już tak na dobre. Owszem, ceny mogą trochę się zmienić, trafin może pójść w górę, klucz w dół, cena, ale nie na tyle, bo tak naprawdę tak czy inaczej. Rynek jest obecnie po prostu zalany rafinami, o ile nie poszły wszystkie na craft czapek. Wtedy to już może się zupełnie wszystko zmienić, ale no jednak. Rafinów jest obecnie za dużo i nawet jeśli cena, wszystko to zostanie wycofane, sama stan pierwotny, jaki kiedyś był, albo wcale nie wróci, albo nie wróci prędko. Szkoda. Kiedyś fajnie się handlowało, można robić, było robić fajne openingi, ale ja tak sobie podejrzewam, że być może jest to celowa robota, żeby mniej, że skoro Team Fortress 2 jest trochę mniej popularny od Counter-Strike'a, to nakręcić właśnie ekonomię Counter-Strike'a. Tyle, że jak się potem zastanowić, tak naprawdę, patrząc po tych wszystkich cenach na rynku Steam, na backpacku, porównać się sobie z Counter-Strike'iem. Ja się nie znam, bo mało gram w Counter-Strike'a, dopiero, powiem szczerze, dopiero przyswajam sobie wiedzę. No tak na dobrą sprawę, czy CS jest bardziej opłacalny? Tym Fortressa? Wystarczy spojrzeć, nie wiem, na Gimpera, na... Może Gimpera to mniej, ale nie wiem, na Isamu, na Isaaca, o to przede wszystkim. Ile oni często tam kasy tracą na tych kluczach, żeby otworzyć jedną skrzynkę, w której coś wartościowego jest, co może zwrócić 2 z 20 kluczy. Hipotetycznie mówię, bo nie wiem, nie znam się na cenach. A i praktycznie prawie wcale żadnie trafiają oni noża. Znaczy tak naprawdę jest to dużo bardziej opłacalny biznes niż ten TF-owy. Może trochę, ale nie jest to moim zdaniem bardziej opłacalny niż na przykład otwieranie skrzynek w TF-ie. Bo tak samo możecie otwierać 20 skrzynek i wyciągnąć 19 ochłapów. Mówiąc bez ogródek. A tylko jedno coś, co może zwrócić tylko wartość tylko części kluczy. To samo mamy w Team Fortress 2. Możemy wyciągać mnóstwo z beznadziejnych strange'y z tych skrzynek, tudzież innych przedmiotów. A na przykład może się trafić coś jednego konkretnego, co zwróci nam kilka kluczy. Jakiś właśnie cosmetics strange, albo jeśli mamy dużo szczęścia, unusual. Marzenie każdego gracza, którego nikt by się nie chciał pozbyć. Nawet jeśli byłoby to na przykład, nie wiem, kultowe już opasłe szako, soldierowe, na przykład, nie wiem, płonące.
Nie wiem, ile to jest warte. Chciałbym też zobaczyć. A to może na inny. Na inne okazje. W każdym razie, no. Sami. Nie wiem, czy coś jeszcze warto jest do mówienia. Miałem chyba coś jeszcze o czymś wspomnieć, ale. Nie wiem, wypadło mi z głowy, bo się zająłem czym innym. Nie chciałem urywać od razu tematu. I właśnie, więc nie wiem, może sobie później przypomnę. W każdym razie, tak generalnie wygląda temat. Skrzynki się. Dlaczego się skrzynki przestały opłacać? I to wszystko przez VAT. Dobrze im życzę, ale tutaj kompletnie nam zaszkodzili społeczności, jeśli chodzi o handlowej. Obecnie opłaca się jedynie robić handel wymienny przedmiotami z dropu. Tutaj jednak pewne ceny są wciąż stałe, jedyne co się zmienia to ceny nowych przedmiotów, bo one no, zawsze są dużo droższe. I sobie wołają wtedy za nowe przedmioty jak za zboże, nawet jeśli można je wykraftować albo wydobyć od razu z dropu. Trzyma się szczęście. Ale jednak. Valve nas załatwiło. To tak. Dosyć. Generalnie nie będę już przedłużał. Nie wiem co tam jeszcze, czy miałem, czy wszystko powiedziałem, co miałem powiedzieć, ale. Sorry, to mój. Powiadomienie o mailu. Świeć. Myślę, że na tym zakończę temat. I po co? Co? No, nic więcej. Do następnego razu. Trzymajcie się i cześć.